Marianna, kobieta, która się nie bała. Błogosławiona Marianna Biernacka. Żyła w latach 1888-1943. Pochodziła z Polski, była męczennicą z okresu II wojny światowej. Razem z mężem Ludwikiem prowadziła gospodarstwo. Mieli 6 dzieci. Po śmierci męża Marianna zamieszkała u syna i jego żony Anny. Podczas wojny Niemcy w akcie zemsty wpisali na listę śmierci syna i synową Marianny. Mieli oni 2-letnią córeczkę i oczekiwali narodzin kolejnego dziecka. Kiedy oprawcy przyszli po młodych małżonków, Marianna padła im do nóg, prosząc o darowanie życia synowej. Ulitujcie się, tu jedno dziecko, drugie za 2 na świat ma przyjść. Pójdę za nią. Jej ofiara została przyjęta. W więzieniu Marianna i jej syn spędzili około 2 tygodni. Synowa z dziećmi przeżyła wojnę. Do dziś na terenie diecezji ełckiej można spotkać potomków błogosławionej, którzy dziękują jej za życie. Przed śmiercią Marianna miała jedną prośbę, aby dostarczono jej różaniec. Módlmy się z błogosławioną Marianną. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławiona Marianno, módl się za nami.